Dzień dobry wszystkim. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię zmiany i cieszę się za takie różne tutaj te, bo to jest fajnie, nie jest tak samo, prawda? Lubicie? Kochany Kościele, witam was wszystkich, oblubieńcy, kochani, piękni, śliczni w Panu. No i cóż, fajne mam słówko na dzisiaj, bo jeden temat, który mnie kręci ostatnio bardzo, bardzo mocno, to oczywiście jak zgłębić naszą miłość do naszego Pana, tak? Ostatnio pastor Roland fajnie mówił i powiem wam już po południu w niedzielę, nie żeby mnie to ruszyło, ale w niedzielę po południu już gdzieś tam chęci miałam, żeby też powiedzieć o miłości, jak to było z tą moją miłością do mojego Pana. I mam takie słówko z listu pierwszego Jana. Skąd w ogóle mamy wziąć tą miłość? Żeby to nie okazało się, że to jest miłość fileo, tak? Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas ukochał. Patrzcie, kochani, Bóg po prostu przewidział to od początku, że my nie jesteśmy w stanie Go tak kochać. On ma miłość bezwarunkową, tak? Agapę. A my, podobnie jak Piotr, apostoł, przekonaliśmy się, że mamy jaką fileo, taką egoistyczną. I problem jest właśnie w tym, tu jest klucz, żebyśmy sprawdzili, jaką miłość my mamy. Bo powiem wam na swoim przykładzie, że nawróciłam się do Pana, oddałam Mu moje życie, podkreślam to moje życie, ale moje serducho jeszcze nie było oddane. I w większości przypadków z nami tak jest, że oddajemy świadomie życie, idziemy, cieszymy się, radujemy, jest euforia, ale serce po prostu musi być przemieniane. To nie jest tak, że już mamy agapę. Ja nie wiem, może tylko ja jestem taki zimny drań, ale po prostu przekonałam się, że nie mam właśnie bezwarunkowej miłości. I w momencie dla mnie trudnym w życiu moim, 4 lata temu, kiedy wiedziałam, że po prostu to, co mnie spotkało, nie poradzę sobie sama, to gdzieś na nowo, w takich okolicznościach, już nie będę mówiła jakich, u mnie w domu, po prostu ugięłam się całkowicie przed moim Panem i wierzę, że wtedy przyjęłam i właśnie to musimy zrobić. Musimy przyjąć najpierw Bożą miłość. Dlaczego? Bo sami nie potrafimy tak kochać. Musimy ją mieć. To, co właśnie w tym pierwszym Jana pisze, że Bóg to przewidział i nam po prostu pokazał, jak i nam ją dał. Ale ty sprawdź, czy ty ją masz, czy ty nie kochasz po ludzku. Właśnie tak jak Piotr, tak, apostoł, on 3 razy się zaparł, słuchajcie. A tak bardzo kochał, on też tak kochał. Ja z doświadczenia wiem, że jak Bóg zadaje pytanie, to wiecie dlaczego? Że On wie, że ty nie znasz właściwej odpowiedzi. Ja się tego nauczyłam. I On po prostu przychodzi delikatnie i tak pytaniem tylko nas pobudza do tego, żebyśmy zaczęli myśleć tak, jak On myśli. I powiem wam, kochani moi, zachęcam was z całego serca, żebyśmy podsycali tą miłość do Niego, żebyśmy sprawdzali, czy ją mamy, a przede wszystkim, żebyśmy oddali swoje serce. Bo od samego początku Bogu chodziło o nasze serce. Dlaczego? Dlatego, że jak On ma nasze serce, to my się Mu nie stracimy z oczu. Wtedy my patrzymy na Niego, idziemy za Nim i nasze serce jest przemieniane. Kiedy jest przemieniane? Właśnie jeżeli patrzymy w Jego twarz. Z osłoniętym obliczem, tak jak w zwierciadle. Wtedy w Jego obecności tylko jesteśmy przemieniani. Nasze serce jest przemieniane tylko w Jego obecności, słuchajcie. Kiedy my wylewamy swoje serce, On wkłada w nasze serce Jego zamiary, Jego uczucia do nas i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie po prostu wzajemne takie, ty dajesz, On ci daje. Jeżeli ty weźmiesz od Niego Jego pragnienia, to On spełnia twoje pragnienia. I po czym to poznać? Słuchajcie, po tym jak się modlisz, przychodzisz do Boga z całą listą, to mi Panie zrób, to mi zrób, z listą życzeń, to powiem ci, schowaj do kosza te sobie tą listę. Ty po prostu przyjdź i kochaj Go dla Niego samego. To, co On zrobił na krzyżu, pamiętaj zawsze w tyle głowy właśnie ofiarę Jezusa, co On zrobił. I wdzięczność, zaraz po prostu się wdzięczność
otwiera i wdzięczność nasza otwiera serce Ojca. I wtedy to płynie, wtedy to jest wzajemne. Mówię wam, to jest niesamowite. Bóg mnie tak zaskakuje. On właśnie się zajmuje moimi sprawami. On zaczyna, ja po prostu pomyślę o jakiejś swojej potrzebie i za chwilę już to mam. Mało tego, idę do sklepu, po prostu ja byłam w szoku. Ja mówię, Panie, co Ty ze mną robisz? Jest taka, powiem króciutkie, tylko ostatnie świadectwo. W sklepie byłam, coś tam kupuję i babka uderzyła się w kolano, ale tak strasznie się walnęła, że aż po prostu już mi nie umiała wydać i już aż a przepanią, a po prostu ze mnie już to wyskakuje, tak? Ja w rękę włożyłam w tą dziurę w tej kasie tam i w imieniu Jezusa niech ten ból odejdzie, nie ma żadnego siniaka i tak dalej po prostu. I wyszłam z tego sklepu, mój syn był ze mną, jakbyście chcieli sprawdzić, czy mówię prawdę. I mówi, mama, wow, co ty wyrabiasz? Ja mówię, ja nie wiem, to mój Pan po prostu. Nie da się już zatrzymać tej miłości, którą tak bardzo potrzebuje ten świat, słuchajcie. A my mamy do niej dostęp. Ludzie, kochani, moi bracia, siostry, bierzcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Proszę was.
uwalnia więźniów. On kajdany zdjął, także z moich rąk. Jezus, Jezus, kajdany zdjął. On kajdany zdjął. Przez wiarę w Jezusa wolny jest. Głębinie mogę iść, halleluja.
za rękę wziąłeś mnie, dałeś wolność, prowadziłeś tam, gdzie obiecany ląd. Odtąd nigdy nie zapomnę, będę śpiewać o tym pieśń, śmierć została pokonana poprzez dar miłości Twej. Walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa mogę wznieść. Halleluja, halleluja. Ty rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść. Halleluja, halleluja. Walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa mogę wznieść. Halleluja, halleluja. Ty rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść. Halleluja, halleluja. Moje serce tobie, oddaję moje.
przyszedł, by dać mi życia cud. Mrok stał się dniem od Jego słów. O, Ty stałeś się wstydem i hańbą zamiast mnie. Mimo mych błędów dumy me, mocno w ramionach trzymasz mnie. O, a ja zginam przed Tobą kolana swe. Łaska lawiną ogarnia mnie. Największa miłość to Ty, Ty, Ty płoniesz w sercu mym. Zbawiłeś mnie i tchnąłeś życie w serce me. Słowem oświetlasz każdy dzień, miłością zadziwiasz ciągle mnie. O, a ja zginam przed Tobą kolana swe. Łaska lawiną ogarnia mnie. Największa miłość to Ty, Ty, Ty płoniesz w sercu mym. O, 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 o. Oddaję Tobie chwałę, moje serce się radzi.
jestem, Panie, że przyszedłeś do mnie, do mojego życia i nadałeś wartość i sens mojemu życiu, Panie. Za to Ciebie uwielbiam i jestem Ci wdzięczna, że Ty chcesz być w moim życiu, że podałeś mi swoją rękę, wyciągnąłeś mnie, Panie, z niewoli, wyciągnąłeś mnie na wolność, Jezu. Jestem Ci wdzięczna, że zrobiłeś to dla mnie, Panie. Jestem Ci wdzięczna, Panie. I dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie, za przywilej bycia Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś wartość, której nie miałam, Panie. Dziękuję Ci, Jezu, że wydobyłeś mnie z cienia, zagłady. Dziękuję Ci, Panie, że wydobyłeś mnie na wolność i mogę chodzić w wolności, Panie. Jestem wolna w Tobie, Jezu, jestem wolna. Dziękuję Ci, Jezu. To dzięki Tobie, Panie, wszystko. Niczym sobie nie zasłużyłam na Twoją przychylność. Dziękuję Ci, Jezu, jesteś Bogiem jedynym i ja będę Ciebie chwalić. Jesteś moim Królem, jesteś moim Bogiem i moim kochającym Ojcem. Dziękuję Ci. Dziękuj swojemu Bogu za to, co uczynił w Twoim życiu. Przypomnij sobie chwilę, kiedy Jego nie było w Twoim życiu. Przypomnij sobie chwilę, kiedy przyszedł do Twojego życia. Przypomnij to sobie i podziękuj. Jeżeli nie masz, jesteś zniechęcony, nie wiesz za co podziękować, to przypomnij sobie ten moment, kiedy Twój Pan przyszedł do Ciebie, zapukał do Twojego serca, a Ty otworzyłeś drzwi. Przypomnij to sobie i bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny, bo to niesamowite. Łaska, błogosławcy. Słowo prorocze, rozeznajcie to w swoich sercach, rozeznajcie, czy te słowa są dla Was, czy te słowa są dla mnie.
Żeby myślało o sobie. Witam was wszystkich. Jak mnie słychać? Nie słychać mnie? Słychać, okej, dobra, teraz jest dobrze. Mam fajną historię, ale zdaję sobie sprawę, że jak ją zacznę opowiadać, to zabrzmi jak baśń. Bo historia dzieje się bardzo daleko, więc za górami, za lasami, tak?
żył sobie król, żyła sobie królowa. No, brzmi jak bajka, nie? Ale to jest autentyczna historia. To jest historia, która wydarzyła się naprawdę, bo wyczytałem, że są już na to dowody naukowe. A poza tym opowiadam to dzieciom, ale dzieciom Bożym. To zmienia pewną perspektywę. Czy wszyscy już rozsiedli się wygodnie? Są już wszyscy na miejscu? To zaczynamy. Pierwsza królewska, kolejny dowód na to, że to nie bajka. 10 rozdział, wersety od 1 do 10. Zacznę to już czytać, bo to jest dosyć długie. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby doświadczyć przedstawianie trudnych pytań. Przybyła do Jeruzalemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami. I przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, o co tobie słyszałam. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela. Dlatego, że umiłował Pan Izrael na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Po czym podarowała królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Długa historia, prawda? Więc żeby ją zrozumieć i przenieść do naszych czasów, trzeba ją powiedzieć po naszemu. Bo to wszystko brzmi inaczej, jak zaczniemy w tym kopać. Zacznijmy od tego, że to nie jest królowa Saba, jak często ludziom się wydaje, to jest królowa Saby. Kiedyś było takie państwo, taki kraj. Dzisiaj najprawdopodobniej to jest Jemen, arabski Jemen. I nawet dzisiaj, gdybyśmy chcieli pojechać z Jemenu do Jerozolimy, to jest naprawdę bardzo długa droga. To jest jakieś na oko 2400 kilometrów. To jest szmat drogi. Niektórzy mówią nawet więcej. Bo kiedyś też nie było dróg, jechano tak jak drogi prowadziły. Drogi to jest duże nadużycie. To były pustynie, po prostu pustynie. Przedostać się przez te pustynie nie było łatwo. Ona oczywiście nie poruszała się sama. Nawet czytamy, że to był potężny orszak. Ja spróbowałem sobie to przeanalizować, jak mogła wyglądać taka kawalkada. No i zobaczcie, pisze, że podarowała królowi Salomonowi 120 talentów złota. Talent waży około 30 kg. Więc waga tego wszystkiego, to nawet niektórzy mówią 36 kg, że to było blisko pół tony. Pół tony złota. Jak to przewieźć? Dzisiaj wzięlibyśmy ciężarówkę, no ale ona miała wielbłądy. No ile można załadować na takie wielbłądy? No 100 kilo? Nie wiem, 150 kilo to już jest dużo, jeżeli ten wielbłąd musi się poruszać w taką trasę. Ona szła na oko 75 dni w jedną stronę. W tą i z powrotem to jest 150 dni, to już jest blisko pół roku.
To jest potężna wyprawa. A oprócz tego pisze, że nigdy król Salomon nie dostał tyle wonności, ile wtedy przywiozła królowa Saby. To jest potężny orszak. I teraz tak, wyobraźcie sobie, gdybyście dzisiaj chcieli się dostać z takim transportem, bo oprócz tego towaru musiała być odpowiednia ilość wielbłądów, musiały być słudzy, którzy to będą wnosić, wynosić na te wielbłądy. Teraz na 75 dni trzeba zabrać jedzenia, paszy dla wielbłądów, ale ci ludzie też muszą coś jeść. Jak przetransportować taką ilość wody, bo przecież przechodzą przez pustynię, tak? To jest potężna inwestycja, żeby taki orszak przygotować i przetransportować taką ilość tego wszystkiego dobra, żeby móc zrobić odpowiednie wrażenie na królu Salomonie. Więc na mnie to już wszystko zrobiło potężne wrażenie. Niektórzy mówią 100 dni, trzeba iść w jedną stronę. Ja bym się nie zdecydował, nawet gdybym miał samochód, to chyba bym nie chciał. To był dla mnie rekord. I teraz takie pytanie mi się nasuwa. Co musiało zaistnieć w informacji u królowej Saby, żeby ona stwierdziła, ja dziękuję, ja to muszę zobaczyć. Jaka legenda się wytworzyła o królu Salomonie, żeby ta legenda przeszła 2000 kilometrów dalej do królowej Saby i ona stwierdziła, wow, chcę to zobaczyć. Bo wiadomo, takie legendy już roznosili kupcy, którzy podróżowali w tamtych czasach. Oni o tym wszystkim opowiadali, słuchajcie, tam jest w Jerozolimie taki król, Salomon się nazywa. On ma niesamowitą chatę. On ma takie sługi, że normalnie nikt takich sług nie ma. Żeby to przeszło 2000 kilometrów, to musiało być naprawdę wyjątkowe. Co musiało być takiego wyjątkowego, żeby królowa Saby chciała pokonać te 2000 kilometrów? Z takim orszakiem. Już nie mówię o tym, jaki to jest koszt. Nie o to chodzi. Królowa Saby też była majętną kobietą. Ta kraina była też bardzo bogata, ale widocznie kraina króla Salomona jednak była bardziej opowiadana, bo w drugą stronę te informacje nie szły. Słuchajcie, u królowej Saby jest tak pięknie. Nie. Były informacje o królu Salomonie i o jego królestwie. To, co Bóg tam uczynił. Bo ona usłyszała o tym, że Bóg zadziałał tam wielkie rzeczy przez króla Salomona. Nikt takiej mądrości nie ma jak król Salomon. To była też legenda. A wiadomo, nie skończył uniwersytetu w Oksfordzie. Był po prostu mieszkańcem Jerozolimy. Okej, był królem, ale skąd taką wiedzę, że mógł doradzać innym królom? W 10 rozdziale, w 5 wersecie jest napisane, nie mogła wyjść z podziwu. Dzisiaj się tak nie mówi. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no po prostu ją zatkało, no. To, co zobaczyła, to ją po prostu zatkało. Bo jak się tam już dostała, jak zaczęła rozmawiać z królem Salomonem, jak zobaczyła, on ją oprowadzał po całym swoim królestwie, na całym, po swoim domu. Pokazywał jej to wszystko, gdzie służą jemu słudzy, jak są ubrani. Ona to wszystko widziała. Zresztą tam pisze, że wzbudzało to w niej podziw. To, jak jej usługiwali przy stole, jak byli odziani ci wszyscy dostojnicy, robiło na niej wrażenie. W 7 wersecie pisze, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, o co tobie słyszałam. Sprawdziłem, co to znaczy zacność, bo to jest stare słowo i podejrzewam, że gdybym nie przetłumaczył je na nasze, to każdy by rozumiał coś innego. Więc to inaczej, godny zaufania i szacunku.
zacny, czyli godny zaufania i szacunku. I taki właśnie był Salomon. Był mądry, godny zaufania i szacunku. I pisze, że ona się wybrała do niego, aby doświadczyć przedstawianie trudnych pytań. A Salomon na te wszystkie pytania odpowiadał i było mu bardzo łatwo. Żadnego pytania nie zostawił bez odpowiedzi. Dlaczego wybrałem taką historię na dzisiejsze nauczanie? Bo wydaje mi się, że to, co zrobiło na niej ogromne wrażenie, to oprócz mądrości i osobowości, jaką miał Salomon, to była wysoka jakość. I dlatego taki też dzisiaj temat nauczania. Jakość to będzie. Ja jestem po zarządzaniu. Skończyłem dwie uczelnie. Obydwie były z zarządzania, ale nigdy to nie było zarządzanie jakością. A teraz chcę mówić o jakości. Bo chcę mówić to w inny sposób. Jak wygląda jakość życia u ciebie? Takie pytanie, zadaj sobie, pytanie retoryczne. Co jest u ciebie jakością w twoim życiu? Czy ludzie, którzy cię znają, widzą jakość w twoim życiu? Czy to, co zobaczyła królowa Saby, a co zobaczyła między innymi ofiary całopalenia, które też doświadczyła i które mogła zobaczyć i nazwała wysoką jakością? Czy u ciebie jest coś takiego? Co jest u ciebie jakością? Czy strój, czy samochód, a może dobra praca, dobra pensja? Co jest u ciebie wysoką jakością? Czy ludzie widzą to, że żyjesz z Jezusem? Co jest u ciebie wysoką jakością? Czy rzeczy tego świata, czy Boża jakość w twoim życiu? Co jest dostrzegane przez obcych ludzi, którzy poznają cię, bo widzą cię w pracy, znają cię sąsiedzi? Chociaż my czasem nie wiemy o tym, że sąsiedzi nas znają. Słyszą o nas różne rzeczy, ale co słyszą? Dzisiaj też mamy jakość. W Kolosan, w trzecim rozdziale, wersety 23-24. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Sam sobie odpowiedz, dla kogo ty pracujesz? Bo zakładam, że pracujesz w jakiejś firmie. Dla kogo pracujesz? Czy dla szefa? Czy to, co robisz, robisz dla Pana? Czy jakość, którą zostawiasz, możesz powiedzieć, że to jest Boża jakość, którą Bóg ci przekazał? Cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Pana. Czy swoją jakością możesz świadczyć o Jezusie? Czy to, co zostawiasz po sobie, chociażby porządek, czy świadczysz w ten sposób o Jezusie swoim życiem? Czy to, co mówisz na co dzień, przynosi ludziom pokój? Czy twój język świadczy o Jezusie? To są pytania, na które sam sobie odpowiedz. Czy może to, jak się ubierasz, to, o czym mówisz, to, czym się otaczasz, jest po prostu świadectwem tego świata? Czy jest świadectwem Bożej jakości? Albo inaczej, która część twojego życia nie służy Bogu, bo jej nigdy nie oddałeś? Zostawiłeś ją dla siebie, bo chcesz mieć kontrolę. Nie oddałeś czegoś Bogu, nie oddałeś kontroli nad jakąś częścią życia.
zastanów się, bo królowa Saby widziała Bożą jakość. Zwróćcie uwagę, że król Salomon nie mówił o relacji z Bogiem. On ją pokazał. Nie musiał nic mówić, ona to zobaczyła. My jako Boże synowie, czyli Boże dzieci, powinniśmy dawać z siebie coś wyjątkowego, aby móc dać przykład dla tego świata, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Możemy świadczyć o Bogu, pokazując coś więcej niż mówiąc, możemy to też pokazać. Pokażmy po to, żeby ten świat spytał ciebie, dlaczego jesteś inny? Dlaczego robisz coś inaczej niż wszyscy? Czy ktoś ci zadał to pytanie? Bo jeśli nie, to robisz to wszystko tak samo jak ten świat. Albo czy ludzie z twojego otoczenia wiedzą, że Jezus jest twoim Panem? Bo być może wiedzą, że jesteś protestantem, bo tak powiedziałeś ludziom, a to jest religia. Ja wiem, czasem jest wygodniej powiedzieć, że jestem protestantem, niż powiedzieć, słuchaj, ja jestem inny, bo dałem swoje życie Jezusowi, bo kiedyś żyłem w grzechu, ale Jezus mnie z tego zbawił. Wiem, prościej jest powiedzieć, że jestem protestantem. Aha, to ja rozumiem, nie mam więcej pytań. To jest wygoda, to jest komfort. Ale to nie jest świadectwo. Miłość i jedność między braćmi jest bardzo ważna. A czy pokazaliśmy to, jak to wygląda w naszym życiu? Kiedy ostatnio kogoś zaprosiłeś do domu, kogoś obcego, żeby pokazać Bożą jakość w swojej rodzinie? Nie chodzi mi o dom, o Bożą jakość w rodzinie, że wszystko masz poukładane zgodnie z tym, jak ci Bóg prowadzi. Czy ludzie mogą zobaczyć w nas chrześcijan, czy tylko usłyszeć? Po tym świat pozna, że jesteśmy uczniami Chrystusa, jeśli miłość wzajemną mieć będziemy. To jest miłość ucieleśniona w czynie. To trzeba zobaczyć. Wspominałem o tym, że ludzie nas obserwują. My z moją żoną tego ostatnio doświadczyliśmy tego, bo jakiś czas temu zmarła nasza sąsiadka. Oczywiście poszliśmy na pogrzeb, oczywiście poszliśmy na stypę również, bo byliśmy zaproszeni tam. I zauważyliśmy, że starsi ludzie, których nie znamy w ogóle, oni nie wychodzą już z domu, pokazują na nas palcami w taki sposób. I nie wiedzieliśmy, co się dzieje, dlaczego nas pokazują palcami. Aż usłyszeliśmy w pewnym momencie niechcący, że o nas rozmawiali i usłyszeliśmy, co mówili. To są ci ludzie, którzy się nią zaopiekowali. Gitą się opiekowali przez ostatni czas. Tylko coś takiego usłyszeliśmy i to wystarczyło. Oni to zobaczyli. Ucieleśnioną miłość. Nie musieliśmy nic mówić, nawet nie chcieliśmy nic mówić. Nagle się dowiedzieliśmy, że oni nas znają, pokazują sobie palcami, bo nas wcześniej mogli też nie widzieć, a potem jeszcze rozmawiają o nas i to w sposób pozytywny. Bardzo nas to zaskoczyło. Co sąsiedzi mówią o tobie? W jaki sposób o tobie mówią? To jest tylko takie pytanie, na które ja nie będę odpowiadał, sam sobie odpowiedz. No, dobra, jesteśmy wiejskimi celebrytami. My po prostu zrobiliśmy coś, co dla nas było naturalne, prawda, Daniel? Bo Daniel
często tam bywał u sąsiadki, bo fizyczne prace to już on przejął. Ale po raz pierwszy mogliśmy tego doświadczyć, że ludzie o nas mówią. Dla nas to było normalne, dla nich to było coś wyjątkowego. Dla tego świata to było wyjątkowe. Wracając do historii królowej Saby, była ona zachwycona sposobem, w jaki ci ludzie żyli. Służba, w jaki sposób uporządkowany był dom Salomona, całe królestwo jego. Bo ona musiała też przejechać przez to królestwo, widziała też, jak zarządzał. Ktoś mógłby powiedzieć, że to są drugorzędne rzeczy. Ale Bóg pokazuje tutaj, że wcale tak nie jest. Ona to, co zobaczyła, wierzcie mi, ona nie zostawiła tego dla siebie. Ona wróciła, rozmawiała ze swoimi znajomymi i co im powiedziała? Mówiła między innymi, jakie ofiary całopalenia składał Samuel i dla kogo to robił i dzięki komu to robił. Ona sama to roznosiła. Ewangelia głosiła się sama w taki sposób, jaki może być. Jeżeli ty dasz świadectwo sposobem życia, jakością życia, wierz mi, to zostanie dostrzeżone, nawet nie będziesz o tym wiedział i będzie rozpowiadane dalej. I ludzie będą cię pytać, dlaczego tak żyjesz, dlaczego to robisz? Bo oddałem swoje życie Jezusowi, bo On umarł za mnie, abym nie musiał żyć w grzechu, tylko żył wiecznie. Historia Salomona pokazuje, że służba Kościoła jest widzialna. To, jak żyjemy, przez to postrzegany jest też Kościół, w którym jesteśmy. Bo Kościół to ludzie. Od jakiegoś czasu mamy możliwość zobaczenia naszych nabożeństw przez internet. To, o czym mówimy tutaj, to, jak śpiewamy pieśni, ludzie to widzą. Oglądają to. A ja miałem możliwość usłyszenia opinii o tym, co o tym myśli człowiek, który nie jest w naszym kościele. Akurat ten człowiek jest nawrócony. I spotkaliśmy się po iluś latach, to było jakiś czas temu, to nie było wczoraj. I usiedliśmy na kawie, mogliśmy porozmawiać. Pytał: Krzysiek, co u ciebie słychać? A co ja mu będę mówił? Gdzie pracuję? To jest nieistotne. Powiedziałem mu, jestem w kościele, w Kuźni Raciborskiej. I co usłyszałem od niego? Wow, serio? No serio, serio, służę w tym kościele. Okej, bo wiesz, bo jak mam możliwość, to ja oglądam ten wasz stream, jak puszczacie i wiesz co? Jestem pod wrażeniem. To, jak tam jest śpiewane pieśni, jak są, jak wasza diakona, tam diakonia służy. Wow, jestem pod ogromnym wrażeniem. Macie bardzo wysoką jakość. A ja tak patrzę na niego, wow, nie miałem też świadomości. I on mówi, wiesz co, jak mam okazję, to zawsze staram się spojrzeć. I mówi, wiesz, Krzysiek, tam jedna osoba to rewelacja śpiewa. Wiecie, kto to jest? Nie powiem wam. Nie powiedział, ale to będzie moja tajemnica. Nasz zespół ma świetny poziom. I teraz ktoś może powiedzieć, że to nie jest dostrzegane. Jest dostrzeżone. Podejrzewam, że więcej ludzi tak myśli, ale z nimi nie rozmawiałem. On właśnie docenił wysoką jakość, a gdyby to była chałtura, wiecie, że o tym byśmy w ogóle nie rozmawiali, bo on by stwierdził, że nie ma o czym gadać, bo on tam nie zagląda. Bo to nie jest chałtura, to jest wysoki poziom. I tak powinno wyglądać nasze życie i Bóg daje temu namaszczenie.
bo Kościół Boży jest widzialny. A jeśli jest widzialny, to powinien być atrakcyjny. A to już jest nasze zadanie, żeby to uatrakcyjnić. To prawda, że pisałem fragment ze Starego Testamentu. Ktoś by powiedział, no, w Nowym tego nie ma. Ale to też nie jest prawda, bo Jezus podniósł standardy na wyższe. I to jest naprawdę wysoka jakość. To, co zrobił Jezus, jest wysoką jakością. On to zrobił zgodnie z tym, jak Jego Ojciec tego chciał. Oddał swoje życie i niech ktoś mi powie, że to nie była wysoka jakość. To jest nieprawda. Bo to, co zrobił Jezus dla mnie, dla ciebie, to jest najwyższa jakość. Wiecie, idziecie do sklepu albo idziecie gdzieś do baru jakiegoś, a tam w nazwach pisze premium. Spotkaliście się z tym, nie? Tutaj nie ma premium. Wiecie dlaczego? Bo to, co zrobił Jezus, nie nadaje się do premium, bo premium jest cienkie. A to, co zrobił Jezus, nawet nie ma nazwy takiej. To jest tak wysoka jakość, że nie da się tego porównać z byle jakim premium, bo to jest nadużywane. Taką jakością, jaką Jezus się wykazał, oddając swoje życie i zrobił to, bo Ojciec tego chciał. Jezus podniósł standardy na wyższe. Otwórzmy sobie Mateusza 18, rozdział, wersety 21-22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Czy to nie jest wysoka jakość? To się nie da tego porównać. Nie ma porównania. Dlatego Piotr się pytał: co, 7 razy? Czyli co, premium? Nie, nie premium. 77 razy. Jeszcze więcej. To jest wysoka jakość Jezusa. To, co zrobił, żeby pokazać, jak wygląda miłość, oddając swoje życie, tak pokazał wzór wysokiej jakości, który mamy naśladować. Wysoką jakość Jezusa mamy naśladować, a ja wiem, że to jest trudne, bo masz przebaczyć 77 razy, nie 7. Grubo, nie? Bo Jezus podniósł tą poprzeczkę co najmniej 10 razy albo i więcej. Nikt nie potrafi skopiować takiej jakości. Nie da się tego, to nie jest ksero. Nie da się tego skopiować. Pisze w Mateuszu: Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Zobaczcie, jak to wychodzi do góry, jak poprzeczka rośnie. Ale gdy naśladujemy Jezusa, to nie jest ciężkie. To staje się bardzo łatwe, bo mamy Ducha Świętego, który nam dopomaga w tym, żeby naśladować wysoką jakość Jezusa. Duch Święty nas prowadzi w tym, żebyśmy naśladowali Jezusa, naśladowali Jego wysoką jakość, Bożą jakość, bo Boża jakość jest bardzo wysoką jakością. W momencie, gdy naśladujemy ten świat, robimy to wszystko, czym świat nas zalewa tutaj, telewizja, reklamy, wzorce zachowania, ten świat dąży w dół. Nie ma wysokiej jakości, bo świat jest daleki od jakości Jezusa. Nie naśladujmy tego świata, naśladujmy Jezusa. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie, aby naśladowali waszą wysoką jakość. Jakość Jezusa. Jeśli nie jesteś solą tej ziemi, to nie masz jakości. I co z tego, że człowiek studiuje zarządzanie, jak nijak to się ma do tego, czy mówi Jezus? Jezus mówi o Bożej jakości, o tym, gdzie jest miłość, abyśmy naśladowali Jezusa w miłości. On oddał za nas życie, a my mamy problem, tak jak Piotr, czy ja mam przebaczyć 7 razy? No bez przesady, to jest dużo. Nie, 77 razy, no. I to jest jakość, Boża jakość. To jest miłość, którą mają widzieć ludzie wokół nas. O czym mają mówić twoi sąsiedzi? O tym, czym palisz w piecu? Mają mówić o Bożej miłości, którą widzą w was. O tym, że zaopiekowałeś się starszą kobietą. O tym, że przyniosłeś komuś węgiel, zrzuciłeś starszemu panu węgiel do piwnicy. Takie drobiazgi. Ja nie będę wymieniał tutaj tego wszystkiego, co się może wydarzyć. Boża miłość, Boża jakość. Postaw na Bożą jakość. Wstańmy wszyscy. Zespół już się zbliża. Jeśli my nie będziemy solą tej ziemi, jeżeli nie będziemy na świeczniku, o którym mówi Słowo Boże, nie będziemy atrakcyjni dla tych ludzi, bo nie zobaczą miłości. Będą widzieć rzeczy, którymi się otaczasz, a nie zobaczą miłości, nie będziemy atrakcyjni. A to dlatego, że niczym nie będziemy się różnić od tego świata, a mamy być światłością dla tego świata. Postaw na Bożą jakość, nie na byle jakość. Nie mów, jakość to będzie, bo to jest brak jakości. To jest prowizorka. Amen. Ty uwalniasz mnie, słyszę nieba dźwięk, twoja miłość śpiewa mi. O zbawieniu twym, o wolności twej, aż zniknie cały lęk. Już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Ty stworzyłeś mnie, wszystko o mnie wiesz, dałeś życie mi. Teraz już nie ja, żyjesz we mnie Ty, w mych żyłach Twoja krew. Już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym.
już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Już nie muszę w strachu żyć, bo jestem dzieckiem Twym. Już nie muszę nas do godności dzieci Bożych wyniosłeś dzięki swojej miłości. Dzięki swojej miłości wyniosłeś nas do godności dzieci Bożych. Wspominam wciąż cudowne wyzwolenie, gdy Panie mój z niewoli mnie wyrwałeś. Znalazłeś, wyrwałeś, a wielkie wody nie zalały mnie. O Jahwe, walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa mogę wznieść, halleluja, halleluja. Ty rozdzielasz wodę mórz, po głębinie mogę. Halleluja, halleluja. O Bogu dnia, Ty przy mnie jesteś blisko, a w nocy blask pokazuje, jak mam iść. Znalazłeś, wyrwałeś, a wielkie wody nie zalały mnie. O Jahwe, walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa mogę wznieść. Halleluja, halleluja. Ty rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść. Halleluja, halleluja. Walczy za mnie święty Bóg, krzyk zwycięstwa mogę wznieść. Halleluja, halleluja. Ty rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść. Halleluja, halleluja. Oh!
rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść, halleluja, halleluja. Nasze życie na wyższy poziom. Dzięki Tobie, Jezu. Amen. Amen.